I tu Arestowicz, który miał być w poprzednim odcinku puszczony, który też uzasadnia tę moją koncepcję. Tysiąc razy mówił, że nie nadal nam rozkazywać tysiąc razy mówię, że nie wolno nam opowiadać bajek, przynajmniej mi wmawiać bajek skazki pro strasznym Putin. O strasznym Putinie, który tam niczego nie narusza, kawarnia nie gania i chce zawojować Ukrainę. Ja za Putinem naglądaję z 99. Który chce zawojować Ukrainę. To jest, proszę Państwa, koncepcja, która jeżeli nastąpi, to na pewno nie w głowie Putina, to musi być gdzieś znacznie wyżej omawiane. Powtarzam, że od 99 roku, mówi Arestowicz, moją pierwszą pracą... W 99 roku mojej pierwszej dłużności była, no, jedną z moich dłużnych obowiązków była napisana analiz wojenno-politycznej... Pisaniem analiz politycznych na świecie. Od tego momentu właśnie Putin rządzi w Rosji i od tego czasu bez przerwy go obserwuję. To jest... Arestowicz dla niewtajemniczonych, co, proszę Państwa, były doradca prezydenta Zełenskiego, cytowany w tysiącach wypowiedzi przez media krajów NATO, w tym Polski, jako autorytet. Co dziś mówi o tej antyputinowskiej narracji, o krwiożerczym Putinie i tak dalej? Kompletnie zaprzecza oficjalnej narracji. Putin klasyczny prawy Putin liberał, to klasyczny prawicowy liberał. A to przedusmatruje i za co ją bardzo silno krytykują w Rosji, racjonalną politykę. I najbardziej krytykowany jest w Rosji przez takich właśnie Nawalnych za racjonalną politykę. To jest to, co odkłamywaliśmy, to my pierwsi zwróciliśmy uwagę na to, że Nawalny, ten wychwalany, już nieżyjący opozycjonista Putina, wygadywał straszne rzeczy, co polska propaganda oczywiście przemilczała, to jego ludzie namawiali wielokrotnie Putina do różnego rodzaju wojen i najazdów, bo silna Rosja i tak dalej, a nie Putin. Putin to klasyczny XIX-wieczny prawicowy liberał. W Rosji jest dużo swobody. Musi być, proszę Państwa. Tam jest sto kilkadziesiąt narodów w ramach jednego państwa. Tam nie ma tego, co nam opowiadają, tych bajek właśnie o Putinie i o tym kraju. Prawa strona rosyjskich patriotów всю дорогу критикует Путина за то, что он недостаточный имперец и не хочет расправиться с серией ударов. Cały czas przez prawicowców radykalnych, to zawsze oni są prowadzeni przez kapitał, nigdy nie widzą kapitału, zawsze tam widzą jakieś tam wartości i tak dalej, to pieniążki liderzy dostają i prostytutki dostają, żeby byli twardzi, bo wokół twardych ludzi grupują się inni. To jest ta sztuczka, cały czas to samo dotyczy Hamasu, to samo dotyczy Hezbollahu. Potem, żeby to móc wykorzystać do różnego rodzaju rebelii, zastępowania władz, albo nawet powodów do wojny, jakie to powody dostał Netanyahu. Chwali Putina za to, że powstrzymał żądania ataków nuklearnych, nawet od tych, którzy byli wychwalani przez polską prasę. My musimy sobie zdać z tego sprawę, że to jakaś... Jest takie mądre słowo aberracja. Proszę Państwa, ja nie chcę używać takich słów, że to śmieszne. Jest taki język, jakby ktoś nie mógł prostymi słowami coś wytłumaczyć. To jest sprzeczność, to jest głupota, to jest niedorzeczność, co nam wciskają przez media głównego nurtu, które chyba ktoś, kto ma chociaż dwie szare komórki, wie, że działają w czyimś interesie. No na pewno nie w interesie obywateli, bo gdyby tak było, to by, proszę Państwa, środki produkcji były w naszych rękach, w rękach Polaków. A tak nie jest. Отношения сил, угрозы, купирование, там шахование на шахматной доске, международное уважение, интересов и так далее. Путину с его точки зрения или с определенной точки зрения Запад плевал в лицо 25 лет. Namawiali go do tego, żeby był głównym graczem na rynkach światowych, na światowej szachownicy i Zachód pluł Putinowi w twarz 25 lat. Kto się z tym nie zgodzi? Chyba tylko wariat lub taki, który już jest rzeczywiście przez niemal religię mediów głównego nurtu opętany. On sobie to cierpiał. A on wycierał ślinę i dalej prowadził politykę korzystną dla jego kraju i jednocześnie, proszę Państwa, przecież
do Afganistanu wbili się Amerykanie 20 lat temu po łupy. Gdyby to zrobił Putin, Rosja, to by była straszna awantura. A tak, mieliśmy misję pokojową. I co po tej misji zostało? Zgliszcza i brak kultury. Tak jak w każdej niemal kolonii brytyjskiej, włoskiej, francuskiej czy niemieckiej. Zgliszcza i brak kultury. I dziś wykorzystuje to Wall Street do rozwalania Europy. Te przemieszczanie ludów w dużej części roszczeniowców, znających historię swoich krajów, odbije się skutkiem negatywnym na państwach europejskich. Kto do tego doprowadził? Przywódcy tych państw. To oni z otwartymi rękami przyjęli, ale ludzie ich wybrali. A z głupoty, oczywiście, z braku wiedzy, bo taniec z gwiazdami, w każdym kraju był taniec z gwiazdami, to był plan, to był Kulturkampf specjalnie zrobiony, woleli sobie to oglądać niż czerpać ważną dla nich wiedzę, żeby nie popełnić błędów w wyborach. I tak dalej, i tak dalej. To jest prawda o Putinie, wypływająca z ust Arestowicza. W tej koncepcji, o której mówię, przejścia Ukraińców na stronę Rosji, to jest ważny głos. I nie jeden, nie jeden.